Witam bardzo serdecznie. Jacek Balkan to jest Motodziennik w Piątek, czyli Motodziennik Ostatni w tym tygodniu. Zapraszam na program. A zaczynamy bardzo tradycyjnie, jak to w piątek, od najnowszych motoryzacyjnych informacji z różnych stron świata. Dziś będzie wyjątkowo poważniej i bez wygłupów, a zaczniemy w Barcelonie. Właśnie tam trwają obecnie targi motoryzacyjne, targi bez większego znaczenia, ale za to z jedną dość ciekawą premierą, czyli z Hyundai I 40 w wersji Sedan, kombi jest w porządku, zrodzona z tego samego nasienia Kia Optima również, a nasza nowość, jakaś taka zwyczajna i pozbawiona polotu, może to przez te wielkie nadzieje, może przez ten szary samochód na białym tle ale pogłoski o śmierci Toyota Awenzis czy Volkswagena Passata, możemy chyba uznać za nieco przesadzone, a czy pod Podoba się Państwu nowe BMW 3 w wersji Gran Turismo. Kiedyś te dwa słowa oznaczały coś fajnego. Najczęściej było to duże auto sportowe z ogromnym silnikiem. BMW robi takie samochody, ale piątka GT, czy widoczna na zdjęciach zamaskowana jeszcze trójka, to gwałt na poczuciu estetyki. Za to nowy projekt brytyjskich inżynierów z firmy Delta Motorsport wygląda świetnie. Auto jest nie tylko piękne, ale również szybkie. Model E4 to pojazd elektryczny. Coś jak Tesla może pędzić 240 km na godzinę, a od zera do setki rozpędza się w niecałe minut. Sekund. Ładowanie trwa pewnie standardowe 8 do 10 godzin, ale jeśli chcemy to robić w domu, musimy mieć sprawną instalację elektryczną i mocne korki, bo zasięg to ponad 320 km, a więc super. Ale proces ładowania można chyba porównać do kilku włączonych elektrycznych czajników, podłączonych do jednego gniazdka. A na koniec mamy dla Państwa jeszcze jeden bardzo ciekawy samochód, tym razem z Rosji. Auto, które widzą Państwo na filmie, to nowa Łada Granta. Auto tanie i z dużym bagażnikiem. Jak zauważył premier Putin na oficjalnej prezentacji, Granta to Świetny pojazd dla działkowca, bo zmieszczą się dwa worki ziemniaków. Jednak największą atrakcją przygotowaną dla byłego prezydenta, aktualnie premiera federacji, była przejażdżka. I tu pojawił się mały problem: auto nie chciało zapalić. Dla, jak się domyślamy, szefa firmy, siedzącego na prawym fotelu, musiał to być najtrudniejszy moment w życiu, ale na szczęście silnik w nowej, wycenianej na 22 tysiące złotych ładzie udało się uruchomić za piątym razem. Na kolejną porcję motoryzacji zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę do Tok FM między 17 a 19, gdzie usłyszą Państwo test między innymi tego samochodu, który stoi za mną. To jest nowy Seat Alhambra ze skrzynią DSG i dwulitrowym silnikiem Diesla, który ma 170 koni. A teraz na koniec tego tygodnia i na koniec tego programu zapraszam na spotkanie z Samochodem Tygodnia. Czy jeśli projektanci czerpią motywację z przystani dla jachtów, auto będzie udane? Na przykład sankiąga Radiusa dowodzi, że to raczej zły pomysł. A lotnisko, a będąc bardziej precyzyjnym, samolot, czy to dobre natchnienie? Zdecydowanie tak, jeśli weźmiemy pod uwagę Saba, albo ten oto prześmieszny francuski samochodzik. Citroen z serii H narodził się zaraz po wojnie, a inspiracją były, uwaga, niemieckie samoloty Junkersy. Jeśli mocno zmrużymy oczy, mocno, to faktycznie pewne podobieństwo jest widoczne, ale wygląd nie był przecież najważniejszy. Na Powstała w 1947 roku i miał to być podstawowy francuski samochód dostawczy. W tej roli wypadł zresztą świetnie. Auto było bardzo proste w obsłudze, a zastosowane tam rozwiązania niemal w tej klasie niespotykane, zwłaszcza w tamtych latach. Otóż umieszczony z przodu silnik napędzał koła nie tylne, a te z przodu. Auto wyglądało, jakby było zrobione z tektury, ale tak naprawdę była to blacha w przemyślny sposób przetłaczana. Silniki były do wyboru trzy: dwa benzynowe i jeden wysokoprężny. Zresztą najmocniejszy miał równe 50 koni. Masa to nieco ponad 1300 kg, a lista zastosowań niemal nieskończona. Auto służyło do rozwożenia ludzi, ładunków, ale również jako pizzeria czy buda z hot dogami. Służyło i w dalszym ciągu służy. Citroena z serii H produkowano od 1947 do, w co trudno uwierzyć, 81 roku. Powstało ich łącznie prawie pół miliona i sporo z nich w dalszym ciągu, zwłaszcza we Francji, ciężko pracuje. Jednak na nasz nos jest to w tym momencie jedna z najlepszych inwestycji na motoryzacyjnym rynku klasyków. Citroen H jest jeszcze trochę zapomniany, Trochę niedoceniony w końcu to auto dostawcze, ale w końcu przyjdzie na niego moda i ładne egzemplarze będą wyceniane na 15 do 20 tysięcy euro. Teraz piękną sztukę można kupić je za mniej niż połowę tej ceny, a pojazd do remontu za 6 do 15 tysięcy złotych. I to wszystko w tym odcinku. To wszystko w tym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia w Radio Tok FM i Do zobaczenia w kolejnym odcinku motodziennika w poniedziałek.